Cześć! Cześć! I zaczynamy kolejny odcinek ze skanowaniem kart Biedronki. Jasne. Proszę bardzo. Dzisiaj zaczynamy od końca. Karta 108. Zobaczmy, jak ta żaba wygląda. Zamiast skakać lub chodzić, woli wspinać się, stawiać łapę za łapą. Gdzie ta żabka nasza? A, tu siedzi. Dobra. Trochę dziwny odgłos ma. Wkładamy ją, słuchajcie, do albumu. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? I kolejna. Jasne. Poproszę kolejną kartę. Może poczekaj, przełożę. Teraz skaczkę. Skaczka. Czy wiesz, że popisuje się zanurzając dziób w wodzie i gwiżdżąc? Gdzie ona jest? A tu jest, słuchajcie. Schowała się nam ta nasza kaczucha. Dobra, słuchajcie, bo tutaj mamy jakąś zdobycz. Jakieś punkciaki za, nie wiem, a zasłonę jakiegoś. Do albumu też ją wsadzimy, kaczuchę. Dobra. To kolejna karta. Dziękuję bardzo. Lemury. Dobra, i teraz tak. Czy wiecie, że słowo lemur pochodzi od łacińskiego słowa lemures, które oznacza duchy lub widma? Gdzie to nasza lemurzyska? Lubię lemury, to wspaniałe zwierzęta. Słuchajcie sobie. No i słabo, że to jest tylko taki jeden lemurek, że on nam nie podskakuje, że się nie cieszy. Ale słyszymy jego głos, dokładnie. Tak jest. I kolejna karta. A, koniecznie do albumu, poproszę. Za mało informacji jest w tej wirtualnej zabawie. Powinno być jakieś zabawy z tymi zwierzątami. Ło, jaki! Ło! No i przeczytamy. Czy wiecie, że uważa się, że łączna populacja to mniej niż 100 tysięcy osobników? To faktycznie niewiele. Coś nam się zawiesiło. No właśnie, to jest ta aplikacja. Ja się śmiałam, że do 5 kart ona działa. To jest nasza 4 karta. No i niestety, słuchajcie, musimy zrobić resecik. Więc prosimy Was o chwilę cierpliwości. I zaraz do Was wracamy. Jesteśmy już, słuchajcie, po przerwie. Ładuje nam się tutaj ten program do skanowania kart. Gra. Troszkę niestety to trwa. No to co? Zaczynamy ponownie zabawę. Miejmy nadzieję, że kolejne 4 uda nam się zeskanować. I teraz tak, czy wiesz, że żurawie krzykliwe wydają głośne nawoływanie i trele? No takie, powiem szczerze, więcej by mogli o tym żurawiu napisać, szczerze. Poproszę do albumu żurawia. I kolejną kartę. To mi wygląda Czytamy. Trochę na homara. Czy wiesz, że na całym świecie występuje ponad 600 gatunków tej krewetki?
Dziwna ta krewetka. Myślicie, że dobrze ona smakuje? Uciekła nam karta. Chciałyśmy obejrzeć tę krewetkę, ale czekamy na kolejną kartę. O, zapomniałyśmy włożyć. To nie wolno. Przyjrzymy się najpierw świeżakowi. Chciałyśmy się przyjrzeć. Dobrze. Czy wiesz, że te ssaki hałasują, uderzając ciałem o wodę lub uderzając jedną częścią ciała o drugą? Słuchajcie, no imponujący zwierz, ale uciekłyśmy z karty i zwierz też uciekł. Kolejną poprosimy i przygotuj sobie już kolejną. Przyjrzymy się. O, uciekł nam ptak. Dobra, czy wiecie, że pisklęta tłuszczaka są bardzo tłuste, ale chudną, gdy zaczynają wyrastać im pióra. Co to za dźwięk? Do albumu poprosimy i kolejną kartę prosimy. Tłuszczak jest ohydny. Powinien dać jakieś plotki czy coś. I przygotuj sobie kolejną kartę. Czy wiesz, że na całym świecie występuje ponad 500 gatunków wioślaka? Co to jest? Przyjrzyjmy się temu stworowi. I do albumu poprosimy kolejną kartę. O, już się zawiesiło. I się zawiesiło. Słuchajcie, kolejne 4, może 5 kart. Ja, słuchajcie, szczerze nie mam cierpliwości dla tej aplikacji. Oceniam ją zdecydowanie bardzo nisko. Prócz pięknych kolorów nic więcej nie wnosi. Ani żadnych dodatkowych informacji, które już mamy na karcie. Żadnych nowych. Kolejny to miało być taka... Zawiesza się, tak. Fotka. Ja myślałam szczerze, że te zwierzątka sobie troszkę połażą, może je trochę połachotać, może nas troszkę ugryzą. Trochę fantazji. Słuchajcie, to są bardzo łatwe do napisania programy. Nie wymagają wiele, natomiast moim zdaniem Biedronka tutaj poszła na mega łatwiznę. Powinna mieć trochę trudności, tak jak na przykład w trzech małych świnkach. Jedna świnka pracowała bardzo długo, no i dwie... pracowało bardzo krótko. Coś w tym stylu. Natomiast, słuchajcie, złapaliśmy się na promocję Biedronki. Ja oceniam zdecydowanie i album, i karty, wykonanie albumu. Aplikację oceniam bardzo, bardzo nisko. Natomiast każdemu pozostawiam jakby opinię i ocenę do własnej sugestii. Zapraszamy Was na kolejne nasze filmy. Do innych rzeczy dostawiam, nie wiem, siódmeczkę, ósemeczkę. Z plusem, z połowem. Chyba na 50 możliwych. Zapraszamy na kolejne nasze filmy. Jeżeli Wam się podobał pokaz aplikacji Biedronki, prosimy o łapki w górę. Subskrybujcie nasz kanał. Obiecujemy, że nasze filmy będą coraz ciekawsze. Niedługo zaczynają się wakacje. Obserwujcie nas. Będą relacje tak, z naszych różnych podróży. Ostatnio dostałyśmy bilet ważny do końca września do Magicznych Ogrodów, a więc na pewno zdamy bardzo szczegółową relację. Dostałyśmy również zaproszenie od cioci mojej córki na Wrotkowo
parkowisko na pewno też zdamy bardzo szczegółową relację. Warto nas obserwować. Zapraszamy, do zobaczenia. Cześć, pozdrawiamy. Myślę, że nas oglądacie. Pa!